Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Radziejewski, jestem dyrektorem Nowej Konfederacji. Bardzo mi miło otworzyć i poprowadzić dzisiejsze spotkanie zatytułowane Cyfryzacja, główny obszar rywalizacji geopolitycznej ze znakiem zapytania. Jest to kolejne już spotkanie z cyklu salonów dyskusyjnych Nowej Konfederacji w formule seminaryjnej, nagrywanej jednocześnie z możliwością zastrzeżenia wybranych fragmentów arbitralnie przez każdego uczestnika, które jeżeli zostaną uznane za nie nadające się do publikacji, ale chcemy, żeby opinia publiczna coś z naszej pogawędki miała. Cele zasadnicze są dwa. Po pierwsze to wymiana opinii elit, po drugie dialog różnych opcji ideowych i politycznych, którego często nam w Polsce brakuje. Cyfryzacja, jak sądzę, zmienia swoją konotację w ostatnim czasie bardzo intensywnie. Niedawno żyliśmy w czasie, kiedy kojarzyła się głównie z takimi rzeczami jak smart cities, podpisy elektroniczne i inne wynalazki rzeczywiste, już istniejące bądź rozważane, które miały nam ułatwiać życie lub wręcz podnosić się na inny poziom jakości, a ostatnio, mam wrażenie, słyszymy newsy odwrotne o cyfryzacji jako czymś groźnym, niebezpiecznym, złowrogim i będącym co więcej przedmiotem intensyfikującej się rywalizacji międzynarodowej. Myślę, że akta 2 nieuchronnie zajmie ważne miejsce, tak zwane w naszej dzisiejszej dyskusji. Dyrektywa o prawach pokrewnych, przez jednych nazywana zamachem na wolność słowa, przez innych słuszną troską o prawa autorskie i własność intelektualną. Przeciętny użytkownik internetu ma prawo łatwo się w tym pogubić. Mam nadzieję, że dzisiaj uzyska nowe światło na sprawę. Z drugiej strony, no coraz wyraźniej taki trójkąt, mam wrażenie, Europa, Chiny, Stany Zjednoczone jest tu widoczny jako takie bieguny, jeśli w stosunku do trójkąta można użyć tego słowa, które rywalizują w obszarze najnowszych technologii. Do niedawna mało komuś to śniło, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych będzie w stanie powiedzieć, że Chińczycy zagrażają Stanom Zjednoczonym, jeśli chodzi o globalny prymat technologiczny. Mówiąc w październiku o programie Made in China 2025 jako tym, który ma realną możliwość wkrótce skupić w chińskich rękach 90% najważniejszej produkcji w dziedzinie biotechnologii, sztucznej inteligencji, robotyki. No ale Europa też nie śpi. Akta 2 może być rozpatrywany jako walka o wolność słowa, o wartość intelektualną, ale i bywa rozpatrywana jako walka koncernów. Kary nakładane coraz droższe przez Unię Europejską na amerykańskie koncerny technologiczne. Z drugiej strony spektakularne ostatnio podróże Angeli Merkel po Afryce z kośćmi przodków oddawanymi brutalnie traktowanym dawniej przez Niemcy narodom afrykańskim, ale połączone przecież z umowami handlowymi i z projektami technologicznymi. No, prymat amerykański w dziedzinie technologii jest chyba dziś jasny, ale i Europa ma tu swoje ambicje, i Chiny mają swoje ambicje. Jest też ważna walka o własność i o wolność, ale też o dostęp tym wszystkim. Tyle wprowadzenia mojego. Oddaję głos za chwilę naszym szanownym wprowadzającym, do których dzisiaj należą pan profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta, socjolog, dr Witold Sokała, politolog, ekspert do spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa z Nowej Konfederacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pan europoseł Michał Boni, były minister administracji i cyfryzacji, i pan Robert Kroplewski, pełnomocnik obecnego ministra cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego. Panów proszę bardzo o maksymalnie 12-minutowe wprowadzenia do dyskusji. Potem Państwo mogą w międzyczasie myśleć nad 5-minutowymi głosami. Nie są one obowiązkowe, ale oczywiście zachęcamy. Proszę o pilnowanie czasu, żeby dla wszystkich go starczyło i żebyśmy zdążyli zjeść lunch. Bardzo proszę, pan profesor Zybertowicz.